Kamil Łebkowski na 2 czy 3 tygodnie przed wielką walką, wyjazdem do Japonii. Kamil, na początek może zapytam, jak w ogóle doszło do podpisania kontraktu z organizacją World Series of Fighting. Kto cię tam, że tak powiem, zarekomendował, że będziesz walczył na jednej z trzech uznawanych za najlepsze organizacje na świecie? Witam wszystkich. Jak doszło do podpisania kontraktu z World Series of Fighting? No, dostałem propozycję od Svena Schustera, niemieckiego menadżera. Jest bodajże menadżerem Krzycha Jotki, więc tam mieliśmy jakiś kontakt ze sobą jeszcze no, od jakiegoś czasu. I tak zaproponował mi spontanicznie walkę w Japonii. Na początku zaproponował mi właśnie walkę z Yoshihiro Koyamą. Ja od razu w ciemno praktycznie, w ten sam dzień co dostałem propozycję, się zgodziłem, bo walka w Japonii to było moje wielkie marzenie. I z Grochem od razu tam wręcz na nim wymusiłem, żeby mi odpowiedział, czy się zgadzamy na tę walkę, czy się nie zgadzamy. I jak najszybciej się zgodziłem. Potem miałem taką chwilę, że Yoshihiro jednak, nie wiem, czy zobaczył moje walki, czy się wystraszył, czy co. Powiedział, że nie chce się ze mną bić i tak stało to pod znakiem zapytania. Ale tam tydzień później jednak go przekonali ci organizatorzy, no i wyszło tak, że jednak będę się bił. Więc no to tak wszystko na spontanie i no te spontaniczne decyzje są chyba najlepsze, nie? Kamile, powiedz, przeciwnik Yoshihiro Koyama. Coś wiesz o nim? Walki Japończyków, zwłaszcza z tych niższych organizacji typu Deep, Shuto, Pancrase, bardzo ciężko jest znaleźć na serwerach YouTube'owych czy innych. No właśnie, był duży problem ze znalezieniem jego wcześniejszych walk. Trochę tam szperaliśmy tam i w języku japońskim i angielskim szukaliśmy. Wielu przyjaciół pomogło mi coś tam wyskrobać na jego temat, jakieś tam te mniejsze jego walki poznajdować, bo ma tego doświadczenia, 30 walk, więc powinno być. No i coś tam poznajdowałem, kilka walk, które no, jakiś obraz mi przedstawiają tego zawodnika, więc mam jakiś przegląd tego, tych jego osiągnięć. I no pozwoliło mi się to jakoś przygotować. Jakichś fajerwerków nie ma, bo ostatnio kilka z moich ostatnich walk to było właśnie takich tacy dopychacze, którzy raczej obalają i trzymają w parterze. No i ten przeciwnik tak samo jest takim typowym spychaczem, tylko u niego jest ta zasada, że trzyma raczej przy klatce i tak męczy przez 3 rundy. Więc po prostu ten sam game plan, nie dać się złapać i dobrze mu. Tak, będzie niespodzianka, ale powiedz, World Series of Fighting, walczą w klatce, Japonia jest znana z tego, że walki są w ringu. Wiesz, w jakiej arenie wystąpisz? Tak, Tokyo Dome Center, to się chyba tak nazywa. Będzie klatka, ring? No, wydaje mi się, że klatka, z tego co pamiętam, raczej klatka. No, ostatnia ich gala w Chinach też była klatce, więc nie wydaje mi się, żeby coś zmieniali. Mam nadzieję, bo walk w ringu też nie przepadam za tym. Duża hala, kilkadziesiąt tysięcy ludzi, nie wiem jak to podzielą, czy otworzą całą, nie wiem jak tam ta publika w Japonii, czy zapełni całą tą halę, ale wydaje mi się, że powinno być spoko. No właśnie tutaj chwilę przed wywiadem rozmawialiśmy, że będzie walczył też Michihiro Ogawa, znany z Sengoku, z Pride'a, z innych japońskich organizacji, nawet UFC zaliczył w swojej karierze. Powiedziałeś, że też była gdzieś tam szansa, że będziesz z nim walczył. Jak myślisz, taka walka byłaby dla ciebie dużo lepsza niż z Koyamą? No na pewno byłaby dla mnie dużo lepsza, bo to jest gość, który tam praktycznie 10 walk w UFC stoczył i w piórkowej bił się czy z Chadem Mendezem i no nie przegrywał jakoś tam niespodziewanie, tylko na punkty przegrał i bił się z tym topem. Chyba walki o pas nie miał, no ale z tą pierwszą dziesiątką się bił, więc z nim by była dużo, dużo, dużo większe fajerwerki by były na walce. Aczkolwiek, no wiadomo, to moja pierwsza walka w Japonii, pierwsza walka za tak ogromną granicą, tak, bo to jest jednak 10 godzin lotu, to no fajnie, że mam możliwość sprawdzenia się troszkę z rywalem niższej klasy niż jeszcze Michihiro Ogawa, ale no, nie, na pewno będzie dobra walka, na pewno dobry przeciwnik i damy pokaz całkiem fajnego MMA. Powiedz, kiedy wylatujesz przede wszystkim do Japonii? Jest, tak jak wspomniałeś, inna strefa czasowa, więc ten problem aklimatyzacji zawodników bardzo często no, się zdarza, tak? Czy Polacy, czy Amerykanie, którzy przylatują na KSW 2 dni wcześniej, czy na innych organizacjach. Jak w twoim przypadku to będzie wyglądało? Czy masz już w ogóle zabukowane te bilety? No właśnie nie mam. Wizę mam już załatwioną, bo musiałem załatwić akurat wizę do Japonii.
ale no czekam, już w tamtym tygodniu miałem mieć bilet. Aktualnie jestem na zasadzie czekania nawet odpowiedzi na maila w sprawie tego biletu. Z tego, co się orientowałem, wyloty do Japonii są okolice niedziela, środa, więc wolałbym polecieć w niedzielę przed walką, bo sama walka też jest w niedzielę, więc wolałbym polecieć w niedzielę i mieć ten tydzień niż w środę, ale obawiam się, że to może być środa 3 lutego. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Trzymam kciuki, żeby to była niedziela, nie? Ja też mam nadzieję, że to będzie niedziela, zwłaszcza, że będziesz pierwszym Polakiem, który zawalczy w World Series of Fighting. No, tworzysz niejako historię. No, gdy zaczynałeś tą karierę, gdy te walki no, nie szły na początku po twojej myśli, spodziewałeś się, że zajdziesz tak wysoko? Nie, ja jestem zawsze takim pragmatykiem i nawet jak marzę, to marzę krótkoterminowo. Wiadomo, że w głowie mam UFC i gdzieś tam chciałbym na najwyższej półce się bić z najlepszymi przeciwnikami, ale ja sobie tak marzę po kroczku, tak? Na początku marzyłem o tym, żeby wystartować amatorsko, potem nawet marzyłem o tym, żeby wygrać tą amatorską walkę, potem żeby mieć zawodową walkę. I tak mi się to powoli wszystko spełnia, powoli jak taki żuczek mały cały czas pracuje nad tą Coś tam formą, toczysz. tak, coś tam toczę i coraz wyżej mi się to udaje wygrywać. Mam nadzieję, że taka postawa mi się sprawdzi i doprowadzi mnie to na najwyższą półkę i pozwoli się przynajmniej sprawdzić z tymi najlepszymi, bo nie poprzestaję na laurach, nie zatrzymuję się w rozwoju. I pomimo tego, że no już jestem jednak jakimś tam ukształtowanym zawodnikiem, to cały czas staram się rozwijać. Kamil, powiedz, World Series of Fighting traktujesz jako kolejny krok do UFC, czy raczej będziesz się wiązał z tą organizacją? Na ile walk jest kontrakt? Czy to jest kontrakt tylko na jedną walkę z opcją drugiej, czy jest to kontrakt na ileś walk, którą podpisałeś? Nie, to jest kontrakt na jedną walkę z opcją wzięcia następnej na krótkim terminie, Ale też ale. World Series of Fighting? W tym kontrakcie akurat tak, bo to jest z tą organizacją cały kontrakt podpisany, ale no, mam nadzieję, że ta walka będzie dla mnie taką procą, która mnie wystrzeli w stronę organizacji amerykańskich i no, nie ukrywam, że chciałbym się bić na UFC i mam nadzieję, że to się sprawdzi i zobaczymy, jak to wyjdzie. Na razie się skupiam na tym, żeby wygrać z Yoshihiro Koyamą w Japonii, a dopiero potem będę się zastanawiał, będę rozważał kwestię tego kontraktu, no bo to wiadomo, że na pewno jakąś też propozycję dostanę po walce od WSOF a dalej będę próbował w stronę właśnie UFC. No ale tak jeszcze trochę pomówmy o przyszłości. Tam już wyjaśniłeś, że swoim celem jest UFC, ale jeżeli pojawi się opcja kontraktu na kilka walk, czy z World Series of Fighting, czy może z Bellatora, rozważysz, przyjmiesz, jeżeli będzie taka opcja? Nie, no na pewno rozważę. Tutaj mam akurat o tyle komfortową sytuację, że mogę, nie jestem sam sobie w tym wszystkim, tylko mogę się skonsultować ze swoim trenerem, który mnie bardzo dobrze zna, z wieloma przyjaciółmi, z którymi tutaj trenuję, którzy mi dobrze doradzą, nie są dla mnie źle, nie są zawistni, nie są jacyś. Nie postrzegają w tym swojego sukcesu, tylko chcą mi pomóc, więc no zawsze słucham kilku głosów i będę mógł się zastanowić nad tym wszystkim. Nie mówię, że nie, tak, bo to też nie chodzi mi o to, że jak dostanę od Bellatora czy od WSOF propozycję na duży kontrakt, to nie przyjmę, bo tylko i wyłącznie UFC, ale no jeżeli UFC się nie będzie mną interesowało, no to będę musiał się rozejrzeć za czymś innym, bo no też nie chcę być takim fighterem, który bije się raz, dwa razy do roku i później siedzi i tylko tam sobie dłubie coś u siebie w klubie, tylko chce się jak najczęściej bić. Jeżeli będę miał taką możliwość, a no jeszcze nie w UFC, no to będę starał się zrobić wszystko, żeby pokazać się, że zasługuję na to, żeby bić się z najlepszymi. Kamil, powiedz może trochę o przygotowaniach. Gdzie trenujesz, z kim trenujesz? No i jak przede wszystkim przebiega etap zbijania wagi, bo z tego co słyszałem, jesteś miłośnikiem fast foodów w okresie między walkami i bez maka żyć nie możesz. Nie, no daję radę. Aktualnie okres zrzucania poszedł mi bardzo dobrze. Fajnie mi się początkowy okres prowadziło, dobrze mi się trenowało. Szybko ta waga sobie zeszła na taki mój standardowy pułap i teraz tak sobie wycinam już powoli do takiego poziomu, że wiem, że już
tylu kilogramów, ile teraz waży, gdzie tam 73 już praktycznie mam złapane, jeszcze zajdę sobie kilogram, dwa i bez problemu zbiję tą do 66 z wody. Nie będzie to dla mnie jakimś obciążeniem. Więc nie jestem takim hardkorowcem jak Kornik ostatnio na KSW, tak, że w ostatni tydzień 10 kilo. Przecież. Łukasz Grochowski? Tak. No, on też miał swoje takie przygody. Gdzie no do 6,1 z 7,7 nierzadko który zawodnik przechodzi. No, ostatecznie nie zbił tej wagi, bo tam wiadomo, że okazały mu się kontuzje. No ale też zdecydowanie Grochu jest hardkorem w sprawie zrzucania. No ale to też jest kwestia tego, jak się zna swoje ciało. Tak? Jeżeli człowiek nie pozna swojego ciała i chce się rzucić na jakieś niewiadome wody, że zrzuci nie wiadomo ile, no to też nie jest tędy droga, trzeba to kilka razy zrobić. Ja już, kurczę, no już 11 chyba walk mam w piórkowej, więc wiem jak ten limit osiągać i wiem jak moje ciało mniej więcej reaguje na samo to zrzucanie. Jest spoko, a jak się przygotowywałem, no standardowo w klubie Dziki Wschód, u siebie w Ludusie, w Żurominie, też, bo to były święta wiadomo, więc musiałem troszeczkę spędzić czasu w domu, no i tam głównie kondycję szlifowałem taką typowo crossfitowo ciężarową. Jeszcze dużo sparingów w klubie WCA, chciałem tam zresztą pozdrowić trenerów i wszystkich chłopaków z klubu i tak mi mija przygotowanie. Kamil, powiedz, czy są szanse, że w Polsce będziesz walczył? No wiadomo, celujesz w ten rynek amerykański, ale czy tutaj jeszcze planujesz występy poza oczywiście UFC w naszym kraju? Nie no, zawsze wiadomo, że to nie jest tak, że ja coś wykluczam, czy przychodzę obok czegoś, że tam, że o już Polska to dla mnie jest za mało, nie, w żadnym wypadku. Zawsze może być tak, że tutaj dostanę jakąś fajną ofertę, że rozwojową walkę, i która mi da coś nowego, wniesie coś nowego do mojej kariery i jak najbardziej. To nie jest tak, że już nie chcę się zupełnie bić w Polsce. Wiadomo, że jak chcę się pokazywać na świecie, to lepiej, żebym się bił jak najdalej za granicą, więc ta Japonia tutaj jest fajną opcją, ale jeżeli no, jakaś walka z dobrym zawodnikiem w 6-6 w Polsce, Polsce by się trafiła, to też bym na pewno ją wziął. No ale to wszystko kwestia dogadania się, kwestia tego, czy ta walka będzie dobra dla mnie i wtedy się orientujemy i bierzemy. Kamile, w takim razie no, nie wypada tutaj nie życzyć Ci powodzenia. Mam nadzieję, że będziesz tym pierwszym Polakiem, który nie tylko zawalczy w World Series of Fighting, ale też wygra walkę. No i po cichu też liczę, że będziesz tym mistrzem.